Cześć, witajcie, dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj jestem tutaj, żeby pogadać o książkach na zimę. Nie spodziewajcie się długich recenzji, nie spodziewajcie się wywodów. Dzisiaj będą po prostu rekomendacje, polecenia, raczej na szybko, dlatego że mam tego trochę. Jest tutaj sporo książek o Skandynawii, albo książki skandynawskie, z serii skandynawskiej. Będzie zimowo i będzie chłodno, zatem przygotujcie się. Ale zacznijmy od książki o Grecie Garbo. Jest to biografia, która została napisana przez Roberta Gottlieba i trafiła w moje ręce dzięki uprzejmości wydawnictwa Znak, więc dziękuję. Mówię o tej książce dlatego, że zbliżają się święta, grudzień i tak dalej, a ona jest wydana w taki sposób, że nadaje się na no, prezentówkę po prostu. Ale ja sprawdziłem treść i ta książka jest... Dobrze się ją czyta. Dobrze się ją czyta, kiedy się nie zna historii Grety Garbo. Rzecz jasna. Ja sam nie wiedziałem o niej zbyt wiele, przyznaję się. Wiedziałem, że taka ikona istniała. Wiedziałem, że Greta Garbo grała w filmach, gdzie nie było dźwięku, czyli mówimy tutaj o kinie niemym. Aczkolwiek to jest aktorka, która trafiła na taki przełom właśnie kino nieme i potem narodził się dźwięk, filmy z dźwiękiem. Nastała nowa era, jeśli chodzi o kinematografię. No i ona doświadczyła tego przejścia. Tutaj też jest mowa o tym i nasz autor kładzie na to nacisk, bo sama Greta Garbo była zszokowana tym, jak brzmi jej głos na nagraniu. My jako ludzie zazwyczaj mamy z tym kłopot, kiedy ktoś się nagrywa po raz pierwszy i potem odsłuchuje nagranie. To brzmi to dziwnie, jest to rzecz naturalna, zresztą sam tak miałem. Co innego mogę powiedzieć, to mamy tutaj historię ujętą z kilku perspektyw, to znaczy mamy opis kariery samej w sobie, ale później trafiamy też na te rozdziały, gdzie autor zgłębia życie personalne, prywatne Garbo i mamy tutaj jest tutaj mowa o związkach, o tym, jak ona wchodziła w związki, jak te związki się rozpadały. I co mnie zasmuciło najbardziej w historii Garbo, to to, że ona w sumie była trochę nieszczęśliwą aktorką, bo oczywiście miała ogromny talent, miała dużą pasję do tego, co robiła i chciała to robić, chciała grać, aczkolwiek przeszkadzała jej trochę sława i konsekwencje idące za tym, że występowała w filmach, które były rozchwytywane, które były oglądane często w kinach i no, nie schodziły z ekranów. Mówię tutaj na przykład o Damie Kameliowej, którą pewnie część z was dobrze zna, a jeśli nie, to myślę, że powinniście nadrobić. I jest tutaj taki przekrój wszystkich tych filmów, w których grała Garbo, no i mamy historię z nimi związane. Co mi się tutaj podobało też to, jaka jest geneza w ogóle tego, że Garbo zaistniała. Bo ona zeszła ze sceny w wieku 36 lat, nie grała już potem, aczkolwiek i tak była rozchwytywaną osobą i często na ulicach Nowego Jorku ludzie ją zaczepiali i chcieli autografy. Więc sława się za nią ciągnęła, mimo że już nie chciała grać w filmach. I to jest niesamowite w ogóle, jaką ona miała grację, jaką ona miała pewność siebie. Jak w ogóle wyrobiła w sobie te wszystkie cechy, elementy, jakie podjucała, jakie szlifowała, może w ten sposób. Jej wzrok, jej twarz zapamiętywalne i no, była niesamowitą osobą. Zmarła w 1990, z tego co pamiętam. Tak, zatem ja mogę wam polecić, jeśli chodzi o treść, mamy tutaj też przemowę, przedmowę Tomasza Raczka, którego ja bardzo szanuję, biję pokłony, panie Tomaszu, chociaż pewnie tego nie ogląda, ale ja go oglądam na YouTubie, więc pewnie to jest też postać, którą dobrze znacie, jeśli lubicie kino, jeśli lubicie filmy, to pan Tomasz Raczek tutaj też was wstępem zachęci do lektury. No, to jest książka, która powinna stać na półce, ale nie powinna się tam kurzyć. Greta Garbo rekomendujemy, Garbo się poleca, Garbo mówi, Garbo gra, Garbo no już nie pisze, ale Garbo wciąż żyje w sercach i w pamięci wielu kinomanów. Tyle o tej książce. Jeśli czytaliście, czytałyście, to dajcie znać. Jeśli znacie inne biografie Garbo, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja się chętnie zapoznam. Dalej, lecimy z książką, którą pochłonąłem jakiś czas temu w jeden dzień. Kupiłem ją spontanicznie w księgarni Bukareszt w Poznaniu na Łazarzu. Polecam Bukareszt, fajna księgarnia, fajni ludzie. Dolina Kwiatów w przekładzie Agaty Lubowickiej. To jest książka autorstwa Niwak Corneliusen. Nie jestem pewien, czy wymawiam poprawnie. Zdobyła nagrodę Rady Nordyckiej w minionym roku. To jest opowieść o Grenlandii, o ludziach żyjących na Grenlandii. Głównie skupiamy się tutaj na jednej bohaterce, która jest osobą queerową i wchodzi w związek z dziewczyną.
To, co jest najistotniejsze w tej powieści, to, co się dzieje na Grenlandii w kontekście polityczno-ekonomicznym trochę, to jest gdzieś tam w tle, aczkolwiek przekłada się na to, co dzieje się w życiach bohaterów, bohaterki. I nie wiem, czy mogę powiedzieć to słowo, bo YouTube mnie zablokuje. Mierzymy się tutaj ze śmiercią i z masowym popełnianiem samobójstw na Grenlandii właśnie. Zatem, sorry, YouTube. To jest rzecz niełatwa w czytaniu. To jest coś trochę nieprzystępnego. I ten styl pisania nie jest gładki, lekki, nie. Mi było tę powieść trudno zrozumieć w niektórych aspektach, w niektórych częściach, ale podobało mi się to, jak tutaj wygląda tempo i jak dochodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli do zakończenia tej książki. Spodziewałem się trochę, że to się wydarzy, i przygotujcie się, że jest tutaj mrocznie. Jest ten element zaskoczenia też trochę. Mamy też wyjaśnione, dlaczego relacje grenlandzko-duńskie wyglądają w ten, a nie inny sposób. I potrafimy się dzięki tej książce też zagłębić w to, postawić na miejscu tych osób żyjących na Grenlandii, zobaczyć tę biedę, trochę zmierzyć się z tymi wyobrażeniami czy ułudą, niekiedy budzącą jakąś taką fascynację, jeśli chodzi o marzenia. Nie wiem, czy mówię z sensem tutaj, ale są jakieś oczekiwania, mówię tutaj o osobach patrzących na to wszystko z zewnątrz. A tu mamy perspektywę ze środeczka, gdzie ta bańka pęka i mamy niestety pokazaną jakąś zgniliznę, mroczną perspektywę i prawdę po prostu, tak. Tutaj nasza autorka pokazuje prawdę, stara się to opisać, pokazać to, że no nie jest kolorowo, mimo że tytuł to Dolina Kwiatów. Jest to książka piękna, czy trudna i smutna na pewno, ale na zimę, na jeden wieczór, nada się idealnie, dlatego o niej mówię. Bo mimo że wystawiłem jej jakieś tam trzy gwiazdki, to naprawdę mi się podobała i zapadła w pamięć, wciąż na nią spoglądam, kiedy tam na półce sobie stoi. Działa. Dalej. Trylogia Kopenhaska Tove Ditlevsen, przykład Iwona Zimnicka. O pani Iwonie Zimnickiej wspominałem też w poprzednim filmie, więc tak. Trylogia Kopenhaska opowiada, to jest autobiograficzna książka, trylogia właściwie zamknięta w jednej książce. Jest tutaj zagłębienie się w dzieciństwo naszej autorki Tove. Jest to prozaiczka, poetka, pisarka duńska i mamy tutaj przekrój jej życia po prostu. I jest też właśnie opisanie tej duńskiej perspektywy. Tutaj mamy czasy XX wiek i widzimy, jak nasza bohaterka, autorka dorastała, rozwijała się, jak starała się zostać poetką, jakie te czasy były niepewne. Zahaczamy tutaj też o tematy związane z Hitlerem, etc. I rozwarstwia się jakoś tam ta warstwa polityczna po prostu na przestrzeni tej historii. Zatem to jest wciągające, niełatwe, nielekkie, takie właśnie tę książkę czyta się z jakąś taką dozą fascynacji i czuje się ten chłód po prostu powiewający z każdego zakamarka tej historii. I to życie tutaj opisane, no jest po prostu smutne. I mimo tego, że ta autorka odniosła sukces ogromny, to było jej w życiu nielekko, niełatwo. I tutaj z tym się mierzymy razem z nią. Możemy się zagłębić w to, przeżywać. Zatem na ten zimowy okres naprawdę będzie to lektura bardzo dobra. Dalej lecimy z czymś, co już znacie i to omawiałem już na kanale. Fale Virginia Woolf. Książka też idealna na prezent. Tak tylko mówię. Jedna z moich ukochanych, i to jest książka, gdzie mierzymy się ze strumieniem świadomości. Niejako mamy tutaj wielowarstwową opowieść o też dorastaniu kilku bohaterów, którzy się znają, którzy przebywają ze sobą, wkraczają w dorosłość, i no jest w pewnym momencie takie boom, które sprowadza człowieka na ziemię. Tę książkę czyta się głównie ze względu na styl pisania, moim zdaniem. I jeśli chcecie czegoś nietypowego, książkę przełożył Krzyżewski, pamiętam, Lech Krzyżewski. Jeśli szukacie czegoś nietypowego, wyrafinowanego, lekko poetyckiego, coś takiego, co zostanie z wami na długie lata, no to właśnie Fale Virginia Woolf. Ja czekam niesamowicie na Orlando, które ukaże się w literackim już w styczniu.
I też będę pewnie o Orlando mówił tutaj na kanale wtedy. Dobrze, dalej. Szczepan Twardoch i Hołot. To jest książka, której jeszcze nie skończyłem, ją aktualnie czytam. I to jest, jak sam tytuł mówi, chłodna powieść, bo ten Hołot odnosi się do tego, jaki jest tutaj język i jaki język stworzył tutaj niejako nasz autor Szczepan Twardoch, bo Hołot opowiada o świecie trochę nierealnym, aczkolwiek też bazującym na historii bardzo. Mamy tutaj na początku Szczepana Twardocha, który spotyka pewną kobietę i ona przekazuje mu manuskrypt jakiejś książki. No i odkrywamy tajemnicę Hołodu właśnie. Ja tutaj zaczerpnę z czwartej strony. Hołot, miejsce poza czasem i historią, żyje się tutaj w rytmie surowej, polarnej natury. Mówi się nieznanym językiem i to jest bardzo ważne w kontekście całej opowieści. I mamy tutaj inna strańca. Dociera on do Hołodu, przemierzając śnieg, lód, tundrę i morze. Tyle słowem wstępu. Mi się to czyta bardzo dobrze, chociaż ten język jest szorstki, jest taki, w cudzysłowie, męski, taki wyrafinowany, ale w taki, no po prostu chłodny jest ten język. Jest to taka opowieść, która jest przytłaczająca, jest taka wysysająca trochę z ciebie życie, aczkolwiek czyta się z fascynacją, więc mogę zarekomendować właśnie na zimę i będę omawiał tę książkę w osobnym filmie. Zatem jeśli chcecie więcej, no to poczekajcie, aż skończę i nagram swoje przemyślenia na temat tej powieści. Tak jak nagrywałem na temat Wyspy Zaginionych Drzew, myślę, że to jest idealna powieść na zimę, tak samo jak 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Elif Szafak to jest jedna z moich ukochanych książek w tym roku i na pewno znajdzie się w zestawieniu najlepszych na koniec właśnie roku. W przekładzie Natalii Wiśniewskiej opowieść o Cyprze, opowieść o rodzinie, w której no niestety matka już nie jest obecna między żywymi, aczkolwiek obecne jest drzewo, które ma tutaj swoją perspektywę. Nasza figa dzieli się wieloma przemyśleniami, dzieli się swoimi emocjami i też patrzeniem na świat. I te obserwacje z jej perspektywy są wybitnie dobre. To jest taka książka, która uderza gdzieś tam w warstwę emocjonalną czytelnika, osoby czytającej, i to jest niezwykłe. Dużo tutaj jest smutnych przeżyć, kwestie emigracji, ucieczki ze swojego rodzinnego kraju, żeby potem na nowo się odnaleźć. Tak, więc mamy bohaterkę młodą, która wprowadza nas w tę historię, mamy drzewo, mamy tutaj Kostasa, jego żonę, ich historię, plus potem jeszcze ciotkę i wszyscy oni są złączeni właśnie pochodzeniem, tym Cyprem i zagłębia się tutaj też Szafak w to, co działo się w kwestii wojny właśnie na Cyprze. Zatem polecam Wam serdecznie, bo to jest coś, czego się nie zapomina. Na pewno nie zapomnicie. Tak samo jak nie zapomnicie tych książek, o których opowiem teraz, jest to aż pięć książek z serii dzieł pisarzy i pisarek skandynawskich. Zacznę od czegoś, co już jakiś czas temu też polecałem i to się znalazło w zestawieniu najlepszych książek zeszłego roku. Niezmiennie, Niebo w kolorze siarki, Kjella Westy. W przekładzie, nie pamiętam, Katarzyny Tubylewicz. To jest książka, która opowiada o bezimiennym bohaterze, a on nam znowuż opowiada historię swojego życia i dzieciństwa, młodości. Zakochuje się, zrywa, potem znowu się splatają losy pewnych bohaterów. Jest tutaj też morderstwo. Jest ktoś, kto prawdopodobnie został zabity, ale w sumie to nie jesteśmy pewni, czy do czegoś doszło. Aczkolwiek na początku są takie przesłanki. Więc nie zdradzę Wam, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło, ale zachęcę Was do odkrycia tej opowieści. Niebo w kolorze siarki jest w moim mniemaniu taką skandynawską wersją normalnych ludzi. Jeśli czytaliście Hardland, to też jakieś podobieństwa pewnie znajdziecie. Hardland Benedicta Wellsa. To jest dość obszerna książka, ale niesamowicie napisana i finlandzka. Tutaj jest perspektywa akurat na zimę. Perfekto. Teraz pójdziemy do Ninwy i do Testamentu, czyli do sagi rodzinnej. I to też jest
Książka, która ma taki mroczny klimat. Dużo jest tutaj o traumach natury, traumach rodzinnych i alkoholizm, przemoc w rodzinie. Nie jest to proste, więc uprzedzam, ale warte poznania, dlatego że zostaje to w człowieku na zawsze. Mamy tutaj historię rodzeństwa, jest ich wielu i każdy ma tutaj coś do powiedzenia. I myślę, że niezależnie od tego, w jakim miejscu w życiu się jest, to tutaj można kawałek siebie odnaleźć, dlatego właśnie, że jest ta perspektywa wielu postaci i ja, nawet jeśli jedna osoba nie była mi bliska, to inna już była gdzieś tam, grała we mnie mocniej, czy ja mogłem się bardziej odnaleźć, empatyzować z jakąś postacią wyraźniej, o może to słowo. I to jest coś, co sprawia, że ma się ochotę na więcej książek Niny. I myślę, że w tej serii się jeszcze nie jedna książka jej autorstwa ukaże, przynajmniej taką mam nadzieję. Wink, wink, poznańskie. Tak. Odor Owe Olofsdottir. To też jest nazwisko, które jest trudne do ogarnięcia. Islandzka powieść. To opowieść historii człowieka, który chce znowu popełnić samobójstwo i wyjeżdża z Islandii. On już niejedną rzecz w życiu naprawił, niejedną kuchnię, łazienkę zreperował i tak dalej, no ale nie może naprawić swojego życia. Jest to opowieść o tęsknocie, o odnajdowaniu drogi ku sobie, ku światłu, ale nie chcę tego ujmować w takich pompatycznych słowach. To jest taka życiowa opowiastka, bo też niedługa, o nadziei. I jest drastycznie smutna i naprawdę pochłania od pierwszej strony. Napisana fenomenalnie, wyjebitnie po prostu. Dużo też jest tutaj odniesień do literatury. W przykładzie Jacka Gotka to jest powieść. No i mamy tutaj wiertła, mamy blizny, mamy wiersze, mamy miłość. Tak. Więc jeśli chodzi o tę serię skandynawską i książkę, o której mówię dzisiaj, to ta jednak da wam najwięcej takiego ciepła, myślę, mimo wszystko. Ale jest bardzo, bardzo zimowa. Dobrze, pojechałam do brata na południe. Karin Smirnow w przykładzie Agaty Typerek. To jest książka, którą wciąż czytam, jeszcze nie skończyłem i będę o niej mówił pewnie w podsumowaniu wkrótce i moich wszystkich wrażeniach. Ale jeśli szukacie czegoś, co można porównać do małego życia Hani Jęgary, to jest to, bo tutaj mamy bohaterkę, która wraca do rodzinnego domu, do swojego brata. Oni są bliźniakami. I przez ten powrót wracają do niej wspomnienia z przeszłości, z dzieciństwa. No i my się dowiadujemy, co się tak naprawdę wydarzyło w tym domu, dlaczego ojciec tej dwójki nie żyje, co się stało z matką. Bardzo, bardzo to jest bolesne, bardzo traumatyczne, retraumatyzujące może być również, więc uprzedzam. Przemoc natury fizycznej, przemoc wobec zwierząt się tutaj pojawia, ale ta książka jest wyjątkowa pod tym względem, że nie ma tutaj przecinków. Płyniemy sobie z fabułą i z myślami, przeżyciami bohaterki. Myślę, że ten zabieg naprawdę tutaj wyszedł. Karin Smirnow robi też tak, że pisze imiona, nazwiska małymi literkami, często łącznie, nazwy własne. Także to jest kolejny aspekt stylu i formy przekazania nam tej opowieści. Wyjątkowe to jest. Nie spotkałem się z czymś takim jeszcze. I może to niektórych odrzucać. Wiem też, że były takie przypadki, że ktoś zgłaszał do wydawnictwa, że ta książka jest źle wydrukowana, coś tu poszło nie tak z korektą. Nie, wszystko jest okej, okay. To tak ma być. Karin Smirnow w tej trylogii, bo to będzie trylogia, tak sobie założyła i myślę, że jako zabieg artystyczny to się sprawdza. Mnie się ta książka bardzo, bardzo podoba, nie mogę się od niej oderwać i myślę, że ją skończę dzisiaj lub jutro. Nie może ten wydźwięk, bolesny wydźwięk tej książki, no jest ogromny. Ale mi to jakoś tak nie przeszkadza. No, ja chyba lubię cierpieć, wiecie. No i na koniec wisienka na torcie Laura Lindstedt i O'Neillon. Czyli taki grubasek, jakieś 500 stron ma z serii dzieł pisarzy skandynawskich i pisarek skandynawskich. To jest opowieść o śmierci i o zeświatach. I o siedmiu kobietach, które umierają, czy już umarły, ale są w tym momencie przejścia. My poznajemy ich historię, historię ich żyć. One siedzą razem w kółeczku, opowiadają sobie o tym, co się wydarzyło, że umarły, czy co doprowadziło do ich śmierci. Zagłębiamy się na przykład w historię jejku, jak ona miała teraz, nie mogę sobie przypomnieć, jejku, dajcie mi chwilę. Ślomit właśnie. Ona jest
Żydówką i Shlomit jest artystką, była performerką. I jej chyba tutaj poświęcamy najwięcej czasu, no ale ona jest tą pierwszą i tą, która spaja całą tę rzeszę kobiet, które właśnie odchodzą. One też odchodzą w różnym przedziale czasowym, aczkolwiek wszystkie razem się spotykają w tym miejscu i razem muszą przejść ten etap, aż mam ciarkiego tym myślę. Ta książka jest znakomicie napisana, chociaż jest nieprzystępna. W przykładzie Sebastiana Musielaka to jest też finlandzka książka, finlandzka autorka, fińska, o nagrodę literacką niejedną zdobyła. I cóż wam mogę powiedzieć, oprócz tego, że jest to książka, która ma taki wydźwięk bardzo feministyczny. Można z tego wynieść naprawdę wiele rzeczy i pozwala też w jakiś sposób nie bać się śmierci, jakoś ją oswajać. Takie mam przemyślenie na jej temat, skończyłem niedawno. Chciałbym poznać więcej powieści tej autorki, bo ona pisze dość tak nietypowo, ona wychodzi poza schematy. W tej książce można znaleźć wycinki z gazet, też na przykład wiersze po hebrajsku, nie wiersze, tylko listy po hebrajsku. I w posłowiu podziękowania autorki można też poczytać, dlaczego to się tutaj znajduje. Mnóstwo jest cytatów, ale o tym będę mówił w podsumowaniu tego miesiąca, albo ogólnie takim zbiorczym już wkrótce. Tak, i wtedy się zagłębię też, albo osobny film nagram od niej, nie wiem jeszcze, bo ona wymaga poświęcenia uwagi i nie chcę, żeby tak przeszła sobie bez echa. Ale podsumowując, to gdybyście szukali czegoś... O, jejku, jejku, jejku. Podniosę wszystkie. Gdybyście szukali czegoś dla siebie na święta albo na zimę, to te książki polecam, rekomenduję. Bo uważam, że na pewno na mnie wywarły jakiś wpływ i chciałbym, żeby więcej osób o nich usłyszało. A myślę, że warto... O, warto... Warto je poznać. Jeśli po prostu lubicie nieco cięższą literaturę, literaturę piękną, chociaż nie tylko piękną, no ale wiadomo, to jest biografia, dajcie znać, czy którąś z tych książek czytaliście i czy zamierzacie, tak, bo no, mi się podobają, więc chciałam się tak podzielić na szybko. A i tak wyszły 22 minuty. Yes, tak. Zapraszam na mój Instagram, na mojego TikToka też, bo tam się odzywam ostatnio i będę czekał na wasze też polecajki, rekomendacje, co zamierzacie czytać w grudniu, co zamierzacie czytać w przyszłym roku. Do usłyszenia niebawem. Dzięki, że jesteście. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli się podobało, to tyle ode mnie. No, bye.